Odra Opole pokonała siebie Chrobry Głów 1-0. Myślę, że jeśli chodzi o pierwszą połowę, w sytuacjach ona była zrównana. Natomiast jeśli chodzi o drugą połowę, do momentu bramki, wydaje mi się, że stworzyliśmy sobie dużo lepsze sytuacje i powinniśmy objąć prowadzenie. W kilku sytuacjach zabrakło dokładności, precyzji przy oddawaniu strzału. No też w kilku sytuacjach powinniśmy lepiej tą piłkę dograć. Szkoda sytuacji z pierwszej minuty, bo uważam, że z pierwszej minuty mogliśmy objąć prowadzenie. Wyszliśmy 2-1 z obrońcą. Szkoda, że Daniel się zdecydował na akcję wywołalną. Myślę, że sam po meczu jak na drugą ligę bardzo wysoki. Natomiast nie możemy, stwarzając tyle sytuacji, takich meczów przegrywać. Że tutaj dużo potencjału drużyny za niewykorzystanie tych sytuacji, bo trzeba, w tej lidze trzeba być skutecznym. Jak się strzela bramki, to się je dostaje. No i tak było dzisiaj. Ja myślę, że mogę się zgodzić z tym, co powiedział kolega. My wiedzieliśmy, że nas czeka ciężki przeciwnik. Wiadomo, nawet przez przypadek jest na pierwszym miejscu. Ale po dobrej grze w Katowicach postawiliśmy na to samo i praktycznie rozstrzygliśmy i bym powiedział w tym samym momencie ten mecz jak w Katowicach. Także ja powiedziałem zawodnikom, że mają być cierpliwi, bo przeciwnik naprawdę jest wymagający, a że ta jedyna sytuacja taka bramkowa, chociaż mogę powiedzieć, że to była bramka dla Wawy Zicia, ale to się liczy i praktycznie tą jedną bramkę już strzelili, znów nie straciliśmy bramki i myślę, że pomalu wychodzimy z tego do góry. Teraz jest najważniejsze, żebyśmy zostali przy ziemi i pomalutku mecz od meczu odrabiali tą stratę i żebyśmy się na koniec mogli cieszyć z tego, na co, w co wszyscy wierzymy. Dziękuję. Tam na pewno chcę chłopakom znowu podziękować za wolę walki, że nie odstawiali nogi, po prostu walczyli do samego końca i to szczęście się przyklonilo na naszą stronę. Dziękuję.